będą to takie konsultacje. Kultywują tradycję wiejską, organizują spotkania integracyjne, tworzą rękodzieła i wiele pyszności. Koła gospodyń wiejskich, bo o nich mowa, są zwykle organizacją otwartą, opartą na współdziałaniu i współodpowiedzialności członkiń. Są jedną z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują obecnie w Polsce. Dopiero niedawno koło gospodyń żeśmy je zarejestrowały, ale w sumie należymy już około 12 lat. Ile osób w nim uczestniczy? No w tej chwili jest tak około 15. Widzę, że tutaj macie panie swój stolik wystawienniczy. Co na nim znajdziemy? Z czego panie słyną? Z czego słynie pani koło? Znaczy tak, są wypieki słodkie, to oponki, pączki, rurki, szarlotka. Z potraw takich to jest tak, smalec, ogórki, no i ser własnej produkcji, biały, z ziołami, pasztety, nalewki swojego wyrobu. A proszę nam powiedzieć, czemu warto dołączyć do takiego koła? Co to uczestnictwo w tym kole pani daje? Znaczy tak, realizuję się, odpoczywam w tym kole, wymieniamy się przepisami, korzystam z tego. No, lubię gotować po prostu i korzystam z wiedzy dużej na temat wypieków, nalewek, wszystkich potraw. W ubiegłym tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku odbyły się regionalne konsultacje kół gospodyń wiejskich. Panie należące do kół mogły spotkać się z minister Angeliką Możdżanowską, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, która mówiła o prawach i obowiązkach, jakie zyskają koła dzięki nowej ustawie o kół gospodyń wiejskich. Te horyzonty się rozszerzają i rzeczywiście panie dowiadują się o tych wszystkich informacjach, a te, które skorzystały, potwierdzają te korzyści, które wynikają z rozwiązań ustawy, czyli oprócz tego filaru osobowości prawnej i pozyskania wszelkich środków finansowych, to te rozwiązania podatkowe fiskalne. Bez kasy fiskalnej, prosta ewidencja, zwolnienie do 200 tysięcy z podatku VAT, opieka pełnomocnika w ARiMR-ze, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, bezpłatna pomoc prawna, bez obowiązku sprawozdania CIT-8, bez podpisu elektronicznego. Panie w to uwierzyć nie mogą, ale ta ustawa to jest dowód wdzięczności za trud, ciężką pracę i funkcjonowanie przez te kilkadziesiąt lat bez właśnie takiego wsparcia finansowego. Kołom gospodyń wiejskich, kobietom gospodarnym i wyjątkowym po prostu ta ustawa się należała dużo wcześniej. Bardzo się cieszę, że wprowadziliśmy ją w ostatnim czasie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i według opinii członkiń było potrzebne. Rząd na wsparcie kół przeznaczy 90 milionów złotych. Ja się nie spodziewałam, że będzie taka frekwencja, no po prostu jest cudowna atmosfera stworzona, są zespoły ludowe, panie z koła gospodyń wystawiły swoje lokalne produkty, także no miła, serdeczna atmosfera, pani minister jest pod wielkim wrażeniem tutaj gościnności naszego terenu. No i myślę, że jeszcze będzie mogła przebywać na różnych tego typu spotkaniach i będzie mogła koordynować te nasze działania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich. Po części merytorycznej przyszedł czas na wystąpienia artystyczne, które przygotowały koła gospodyń. Wystawione były również stoiska, na których można było skosztować wielu tradycyjnych specjałów. Koła gospodyń wiejskich istnieją w Polsce od 150 lat. Obecnie takich organizacji zarejestrowanych jest ponad 20 tysięcy. Jednak ciągle liczymy, że ich liczba będzie tylko wzrastać, gdyż należące do nich panie, które są aktywne i pełne wigoru, tworzą jedną wielką rodzinę. Dla TVC Michał Karaszewski.